Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Witamy Was ponownie z Orebu w Bytomiu. Magda. Viola. W poprzednim filmiku pokazałyśmy Wam zajęcia stolikowe wspierające rozwój motoryki małej. Dziś chcemy zaproponować zajęcia ruchowe. Każdy z Was ma w domu karton. Kolorowe gazety. Wystarczy świeczkiem porozrywać gazetę, ozdobić karton i mamy przygotowany kosz do dalszej zabawy. Z gazety robimy czapkę. Składamy gazetę na pół. Wyznaczamy środek. Tu może pomóc rodzic. Składamy jedną połowę. Drugą połowę. Żeby czapka się nie rozpadała, przykleimy sobie klejem. Proszę. Dziękuję. I czapka gotowa. Rozrywamy gazety i robimy kulki. Mnóstwo kulek. Każdy w domu gazetę ma. Ściskam mocno. Odkładamy karton sobie, bo to będzie nasz cel. Mamy przygotowane nasze kulki. Mogą być też piłeczki, mogą być klocki, maskotki. Wyznaczamy linię i przygotowujemy sobie tablicę. Tak, z punktami. A nagrodą mogą być bańki albo naklejki. Macia, zaczynasz? Tak. Rzucamy do pięciu i liczymy. Jeden. Brawo! Trzy. Rodzice, to znaczy, że Macia trafiła 4 razy, tak? I piszemy na tablicy 4 punkty dla Madzi. Teraz ja. Jeden. Dwa. Dwa. Trzy. Zostały mi na zewnątrz 1,
dwa, trzy kulki nietrafione. Wbiłam tylko dwie kulki. Piszemy dwie. I tak można bawić się z dziećmi w domu. Pani Madzia otrzymuje nagrodę. Madziu, wybierz sobie. Tak. Super. To ja chciałabym tą niebieską rybę. O. Madziu, gratuluję. Wygrałaś. Dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia.